No dobra, to podłączmy sobie najpierw ładowanie do hulajnogi. Niech się ładuje. Ładuje się. Dobra, ale nie o to dzisiaj. Nie o tym dzisiaj. Dzisiaj będziemy składać elektrynkę. Elektrynkę tylko w nowym wydaniu. Jest całkowicie odnowiona, pomalowana. Mamy sporo tutaj, mam sporo części wykonanych osobno przeze mnie. Akurat tu jest hamulec. Hamulec, który przy okazji włącza światło. Manetka gazu. I dwie własnego wykonania lampy LED-owe. Pod koniec zobaczycie, jak mocno świecą. To jest światło hamowania. Profesjonalnie wykonane i będzie świetnie świecić. Właśnie, naprawdę bardzo ładnie. To jest stara osłona akumulatorów. I w środku była taka folia izolacyjna. Teraz akumulatory wyglądają tak. Są całkowicie szczelne. Poza tymi miejscami, które jeszcze trzeba doszczelnić, są obudowane w środku, obłożone tą folią izolacyjną, która naprawdę zwiększa odporność akumulatorów na niskie temperatury. Co mamy tutaj? Tutaj mamy cały kubeł jeszcze rzeczy do założenia, takie jak amortyzatory, zaślepki, pasek i tak dalej, koła odnowione, odmalowane. Wszystko wyczyszczone, amortyzatory, całe pudełeczko śrubek, no i główna rama, jak widzicie, to jest miejsce na całą elektronikę. No i zabieramy się powoli do roboty. Większość spinek tym razem wykorzystałem do złączenia takie właśnie konektory do kamer. Ułatwiają one w 100% możliwości łączenia, rozłączania. Cały sterownik jest na tych spinkach, tak jak również tutaj przerobione. No i co tutaj? Włączniki, ładowanie, włączniki, wyłączniki. Mamy naklejkę mojego loga. Logo będzie tutaj na akumulatorach, cały napis nowy, numer telefonu i takie tam dodatkowe bajery. Tu mam całe pudełko elektroniki, które po prostu mogę wykorzystać do czegoś, nie masz. Lecimy. No, to pierwszy etap za nami.
Wszystko zrobione, wszystko poskładane do kupy. Brakuje tylko siodełka, które zaraz przykręcę. Wszystkie elementy elektroniczne oprócz jednej lampki hamowania też są zamontowane. Pozostaje wszystko połączyć w kable, poukładać, zamontować akumulator, tak jak mówiłem. Tylko to trzeba położyć na ziemi. Sami ocencie. Mam ładniejszy hamulec, a kierunkowskazy stwierdziłem, że nie są aż tak potrzebne. Także to na razie idzie na odsiadkę. Był tutaj włącznik na nożny hamulca. Teraz nie jest potrzebny, ponieważ mam hamulec w manetce. No, to na razie podłączyłem wstępnie wszystkie kable. Może nie wygląda to najpiękniej, ale jak ułożę, to wszystko będzie dobrze działało. Ja natomiast wiem, co gdzie jest, więc jest dobrze. Sprawdźmy. Manetka gazu świeci. Włączmy sobie jeszcze przednie oświetlenie. Świeci. I to bardzo mocno. Wyłączmy sobie. O. I wciśnijmy hamulec. Zacznijmy hamulec. Hamulec świeci. Więc wszystko jest ok. Teraz trzeba tylko podłączyć ładnie silnik i tak dalej.